Mądry wywiad RMF FM. Były premier, polityka SLD, Józef Oleksy, dzień dobry. Dzień dobry. Po zatrzymaniu generała poczuł pan przez moment taką drobną satysfakcję? Nieco złośliwą? Nie, dlatego że nic w tym radosnego, jeżeli znany generał i postać w historii najnowszej zapisana ulega postępowaniu prawnemu. Nie jest tak, że poczuł pan, że to zemsta po latach realizowana rękoma prokuratury? Zemsta czyja i za co? Zemsta za sprawę Olina. Nie, to pan, no, za daleko pan wybiega. Nie widzę zalążków nie do zemsty, ale do rozliczenia sprawców tamtej prowokacji. Czyli pan do generała nie ma żalu? To nie jest sprawa żalu, to jest sprawa wielkiego zdumienia mojego, że w Polsce demokratycznej było coś takiego możliwe i mogło być do dziś nierozliczone. A brak niechęci do Gromosławaca nie jest aż tak potężny, żeby pan się dołożył do kaucji? Nie, na pewno nie dołożyłbym się do kaucji, bo nie przewiduję, żeby taka potrzeba miała. Ale przyzna pan imponujące, w parę godzin 1 000 000 złotych uzbierać? Nie potrafiłbym. Ja bym nie zdołał. Gdyby to na pana trafiło, to pan by cały czas siedział w areszcie w Katowicach. No pewnie bym siedział i bym cierpiał. Działalność biznesowa generała C. budziła kiedyś w panu podejrzenia, obawy, zaniepokojenie? Nie, dlatego że generał nie ukrywał, że jest aktywny w biznesie. On nie robił tego pokątnie, po cichu. On uchodził w środowisku za człowieka wpływowego i niestroniącego od wywierania wpływu. Ale biznesu. Rzeczywiście wpływowy był, czy wywierał takie tego wrażenie jedno? Tego nie wiem. Wrażenie na pewno wywierał. No, jeżeli dobrze zarabiał, to musiał być też skuteczny. A na czym polega siła takich ludzi? Przecież w życiu polskim gospodarczym jest mnóstwo byłych ludzi służb specjalnych. Skąd się bierze ich moc? Nie można wszystkich jednakowo traktować. Mówimy o osobie, która była wyjątkowo znana. I będąc szefem służb polskich i to przez historię dwóch rządów, to daje renomę. Daje renomę, bo służby zawsze miały od czasu PRL-u, miały taki nimb wielkiej, skutecznej tajemniczości, więc to się przenosiło. W związku z tym, że we wszystkim małpujemy Zachód, to także i w tych sprawach kult ludzi ze służb, którzy przechodzą potem do biznesu, był czymś naturalnym. I to się zaczęło w Polsce też udzielać. Ale to nie można wszystkich jednakowo traktować. Ale jak pan rozmawia... Ten generał akurat miał renomę osobistego nazwiska. I jak pan rozmawia z takimi postaciami jak Gudzowaty czy Jan Kulczyk? Nie rozmawiam. No, że pan z Gudzowatym rozmawia, to wszyscy wiemy. Ale pytał pan ich czasami, po co wam generałowie? Po co wam pułkownicy? Nie pytałem ich, bo uważałem, że to jest chimera i to jest takie jakieś klajstrowanie wewnętrznych problemów, a w przypadku pierwszego nazwiska w ogóle klajstrowanie schizofrenicznych lęków. No, jest coś takiego, że każdy miliarder lubi mieć swojego generała. Tak, no ale to jest sprawa indywidualna i osobista. Ja nigdy takich potrzeb nie miałem. Nie wierzy pan w winę akurat tego generała? To nie jest sprawa wiary. Ja nie wypowiadam się na temat winy, ponieważ jest uruchomiona procedura prawna i niech ona działa. Ja będę ciekawie słuchał tego, jak zostanie uzasadniony i z czym się to skończy. Generał zawsze silny w biznesie, a w polityce też? On nie był nigdy w polityce. Te pogłoski o tym, że tworzył platformę, pan wierzy? To zabrzmiało mi jak taka bajeczka. Chyba, że jest jakieś drugie czy trzecie dno, o którym on mógł wiedzieć, ale myślę, że to raczej była z jego strony fanfaronada i nieprzemyślane stwierdzenie publiczne, ale jeżeli już, to jedynie mógł wiedzieć o jakichś podskórnych spotkaniach, organizowaniu się, bo to zawsze poprzedza powstawanie formuły politycznej i jeśli o czymś takim wiedział, to może pod to sformułował tę ocenę. Do jakiejkolwiek roli politycznej, jeśli ona była, a na pewno do roli biznesowej, chyba trudno mu będzie wrócić w tak dużej. No nie chcę przewidywać, co dalej będzie robił. Na pewno jest to wielkie nadszarpnięcie nazwiska i prestiżu i w polskiej praktyce obrzydliwej na dodatek jest tak, że oskarżenia przychodzą bardzo łatwo i sensacyjny wymiar tych oskarżeń, a prostowanie i wyjaśnianie jest prawie niesłyszalne. To spójrzmy teraz na innego nadszarpniętego. Jak pan patrzy na Leszka Millera, więcej zdumienia czy zazdrości?
Nie, ani zdumienia nie, dlatego że ja znam Leszka Millera dobrze i znam jego wewnętrzną siłę i znam jego determinację w dążeniu do pozycji i władzy. No ale już się wydawaliście panowie, on również nieco odsunięci, tacy zapomniani, pokryci patyną i kurzem. Tak, obaj zostaliśmy odsunięci przez młodych liderów. A tu proszę. Obydwu zresztą. Młodzi się nie sprawdzili, przyszli starzy. Młodzi się sprawdzili, tylko chyba się źle od nas uczyli, że akurat przyjęli taką metodę eliminacji jako metoda uzdrawiania. Czyli wy byliście lepsi. Uważam, że w niektórych aspektach byliśmy starszych lepsi. Starszych szanowaliście. Szanowaliśmy, tak do dziś. A oni nie szanują? Oni nie chcieli. I widać losy SLD, z tego także się biorące. No ale Leszek Miller odzyskuje siłę i wpływy. No szkoda, bo klub mały i partia bardzo rozbita wewnętrznie i za dużo jest tam wciąż takich spekulacji i rozczarowania i pretensji. To musi być opanowane, skończyć się i musi lewica, najpierw SLD, a potem szeroka lewica brać się za szeroką politykę. Ale pod wodzą Leszka Millera uważa pan, że on zostanie szefem SLD? Ja uważam, że zostanie. Głoszę to zresztą od początku. Bo tak sprytnie wszystkich rozegra? Czy nie będzie miał żadnego kontrkandydata? Tak się będzie toczyć, tak się będzie toczyć sytuacja. I w momencie, w którym Leszek Miller powie, że jest gotów objąć tę funkcję, kontrkandydaci się albo wycofają, albo... Albo zanim z okaz płynie i powiedzą, poddajemy albo się. Albo stracą animusz. Więc tak ja zakładam, A to nie będzie funkcja likwidatora SLD? Likwidator to jest bardzo złe pojęcie. To może być funkcja, która będzie prowadzić do rozszerzenia Platformy Lewicy Społecznej. Krótko mówiąc, do zjednoczenia z Palikotem. Ale nie organizacyjnego i nie tylko z Palikotem. Ja się upieram wciąż i zachęcam wszystkich, żeby zrobić inicjatywę ruchu Lewicy Społecznej w Polsce z jednego powodu. Nie dla ambicjonerstwa liderów. Z tego powodu, że nadchodzą czasy, w których, żeby sprostać kryzysowi, trzeba będzie dobrej alternatywy i dobrego, przekonującego wizerunku partii lewicowej. Józef Oleksy, dziękuję bardzo. Dziękuję.